Akcja. Andreata Foja wpadła w pułapkę zastawioną przez mordercę. Kobieta bała się, że następną ofiarą padnie jej 9-letnia córka, która śpi w domu. Program Niepokonane to krótkie historie kobiet, które zetknęły się, spotkały na swojej drodze ludzi, którzy zagrozili ich życiu. I to są dziewczyny, które walczyły do końca, które wygrały i które dzisiaj po latach opowiadają nam swoją historię. Katie Sharp pracowała dla Jimmy'ego McNamara od przeszło miesiąca. Przekonała się, że pozornie przyjazny człowiek ma drugie, mroczne oblicze. Najbardziej chyba przejęła mnie historia Anity, dziewczyny, która została porwana przez psychopatę, który ją gwałcił, który zamykał ją w trumnie na strychu swojego domu i który w ogóle przez 2 tygodnie żył z nią w związku. Wyobrażenie ludzi jest takie, że wiesz, wy gwiazdy, to ma się, wiesz, tutaj nieprawdopodobne warunki pracy. To się okazuje, że to czasem jest zimno, czasem trzeba wskoczyć w szlafrok. Właśnie wiózł mnie tutaj pan taksówkarz, który wczoraj mnie odbierał, bo najpierw jechaliśmy razem na plan bardzo wcześnie rano, a potem odwoził mnie do domu bardzo późno i ja tak wsiadłam do tej taksówki, on mówi: wy to jednak macie ciężką pracę, nie zamieniłbym się, mówi. Powodzenia na planie, no bo pewnie jeszcze trochę przed tobą. Bardzo dziękuję. Myślę, że kolega tutaj nagrał, jak jadłam ciastka. Myślę, że jeszcze najem się dzisiaj sporo tych ciastek, ponieważ cukier naprawdę dodaje mi energii.